Dzień dobry, witam w serii odcinków Angielski to mus, niemiecki twój plus. Dzisiaj podstawowe zwroty dla tych, którzy wybierają się do Niemiec. W prezentacji będzie bank słów łatwych do zapamiętania, cyfry, zaimki osobowe, niezbędne słówka, zaimki pytające zwroty konieczne przy nawiązywaniu znajomości. Każdy z nas może się przekonać, że już zna trochę niemiecki, chociaż się go wcale nie uczył. Mamy słowa, które są bardzo łatwe do zapamiętania i na pewno kojarzą się z naszymi polskimi. Nie będę czytała znaczenia, ponieważ jest napisane, tylko przeczytam po niemiecku słowa. Obok są rodzajniki. Das oznacza rodzaj nijaki, die żeński, das nijaki. I jak przyjrzycie się tym słowom, to okaże się, że niestety, ale nasze rodzaje polskie nie pokrywają się z tymi niemieckimi. Das Auto, die Bank, das Benzin, der Bus, der Computer, die Dame, der Doktor, die Grippe, die Halle, das Hotel, die Kartoffeln, die Kommode, das Karate, das Kino, die Lampe, der Mai, die Mikrowelle, die Minute, der Motor, der Park, der Platz, die Polizei, die Rose, der Sport, der Staat, super, die Suppe, das Taxi, das Theater, das Thema. A teraz liczby do 20. Zwróćcie uwagę, jakie są zasady zapisywania tego, co słychać. Na przykład, że EI to jest I, że Z na początku to jest C, że H po samogłoskach nie czytamy. 0, 0, 1. Eins, dwa, zwei, trzy, drei, cztery, vier, pięć, fünf, sześć, sechs, siedem, sieben, osiem, acht, dziewięć, neun, dziesięć, zehn, jedenaście, elf. Następnie mamy dwanaście, zwölf, trzynaście, dreizehn i później jest vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, 19, 20. I co ciekawego, następnie podajemy liczebniki w ten sposób, że najpierw podajemy rząd jedności, a dopiero później dziesiątek, w związku z czym wychodzi 21, 22, 23, czyli mówimy 3 i 20, 4 i 20 to będzie 24, tak? Czyli 24 i możecie pokombinować sobie dalej. A teraz zaimki osobowe i użycie ich w prostych zdaniach. Na przykład ich. Ich bin Pole. Ich bin Polin. Jestem Polakiem, jestem Polką. Du. Ty. Du bist Deutscher. Du bist Deutsche. Ty jesteś Niemcem, Niemką. Er. Er ist in Deutschland. On jest w Niemczech. Sie. Sie liebt mich. Ona mnie kocha. Es. Es ist neu. Ono jest nowe. Wir. Wir sind hier. My. My jesteśmy tutaj. Ihr, wy. Ihr habt Zeit. Sie. Oni, one. Sie sprechen Deutsch. Oni mówią po niemiecku. Albo one, tak? Bo oni i one. Sie. Duże sie to jest zaimek grzecznościowy. Tłumaczymy go jako pan, pani, panie, panowie, państwo. I przykład zdania. Sie sind so gut. Pan jest tak dobry. Podstawowe, bym powiedziała, niezbędne słowa. Ja, tak, nein, nie, gut, dobrze, sehr gut, bardzo dobrze, nicht, nicht gut, nie, niedobrze, kein Hotel, to jest zaprzeczenie hotelu, kein, przeczy rzeczowniki, schlecht, źle, langsam, powoli, schnell, szybko, bitte, proszę, danke, dziękuję, mein, dein, mój, twój, albo meine, deine, moja, twoja. Ist, jest, sind, są. Ich habe, du hast, ja mam, ty masz. Wir haben, my mamy. Deutsch, niemiecki. Polnisch, polski. Ich spreche, mówię. Du sprichst, mówisz. Ich verstehe, rozumiem. Du verstehst, rozumiesz. Ich lerne, uczę się. Du lernst, uczysz się. Heute. Dzisiaj, morgen, jutro, und, i, aber, ale. No to przechodzimy do zaimków pytających. Wo ist, gdzie jest? Woher, skąd? Wer ist das, kto to jest?
Was ist das? Co to jest? Warum? Dlaczego? Wie? Jak? Wie viel? Ile? Wohin? Dokąd? Po tych zaimkach pytających zawsze występuje czasownik, w związku z tym jest wo, ist, tak? Wer ist. Jeśli wyjeżdżamy do Niemiec, to na pewno będziemy się musieli nieraz przywitać i pożegnać. Na przywitanie możemy powiedzieć do kogoś, kogo znamy. Hallo, cześć. Jeżeli nie znamy, to używamy form grzecznościowych. Guten Morgen, dzień dobry. Guten Tag, dzień dobry. Dlaczego dwa razy dzień dobry? Dlatego, że Guten Morgen witamy się rano, a Guten Tag w ciągu dnia. Guten Abend, dobry wieczór. Grüß Gott, szczęść Boże. I tym zwrotem na południu Niemiec się witamy i w Austrii. Pożegnania. Auf Wiedersehen, do widzenia. Jeśli kogoś znamy, możemy powiedzieć tschüss, cześć. Jeżeli idziemy spać, żegnamy się późnym wieczorem, mówimy Gute Nacht, dobranoc. No to teraz spróbujemy nawiązać krótką rozmowę. Wie heißt du? Ich heiße Helga. Wie ist dein Name? Mein Name ist Renate. Wer bist du? Ich bin Paulin. Wo wohnst du? Ich wohne in Olsztyn. Und du? Ich wohne auch in Olsztyn. Woher kommst du? Ich komme aus Polen. Und was machst du in Polen? Ich lerne Deutsch. Und du, was machst du? Ich bin Deutschlehrerin. Ich unterrichte Deutsch. Verstehst du mich? Nein, ich verstehe dich nicht. No i pierwsze koty za płoty. Udała nam się pierwsza rozmowa po niemiecku. Mam nadzieję, że jeśli z partnerem, z partnerką słuchasz tego wykładu, będziesz mógł przećwiczyć pierwszy krótki dialog. No i teraz quiz dla Ciebie. Sprawdźmy teraz, czy coś zapamiętałeś. Ja zadam pytanie, a Ty spróbujesz udzielić odpowiedzi. Dla ułatwienia podano zawsze dwie odpowiedzi i tylko jedna z nich jest poprawna. Wohnst du in Deutschland? To oznacza, czy mieszkasz w Niemczech? No to odpowiedź będzie ja. Verstehst du? Czy rozumiesz? To będzie pasowało A. Nein. Guten Abend. To ja odpowiem wtedy też. Guten Abend. A jak ja powiem bitte, to ty? Danke. No świetnie. Pozostaje mi tylko życzyć Wam niezapomnianego pobytu za granicą i jak najmniej sytuacji, w których nikogo nie zrozumiecie, ani Was nikt nie zrozumie. A póki co, zanim wyjedziesz, to zapraszam Cię na stronę niemiecki.co. Masz szansę jeszcze pouczyć się trochę niemieckiego.